Cześć, jestem Klawiota No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyznacz sumę zbiorów A i B, a następnie część wspólną zbiorów A i B, jeśli. No i mamy tutaj pierwsze dwa zbiory. Zaczynamy od sumy. Suma to wynik dodawania, czyli będziemy dodawać jeden i drugi zbiór i tworzyć z niego jeden taki długaśny zbiór. A, U, B, bo taki właśnie jest zapis sumy obu zbiorów. I zaczynamy. Pamiętajcie, że zbiory zapisujemy mm, rosnąco. I mam 1, 2. I uwaga, teraz ta trójka jest w tym i w tym zbiorze, ale zapisujemy tylko raz tą trójkę. Nie piszemy 3,3. Czwórka. To samo dzieje nam się tutaj z piątką, ale zapisujemy ją tylko jeden raz. 6, 7, i 8. Zamykamy klamerkę. Natomiast część wspólna to odwrotność tego. I do jednego i do drugiego zbioru należy piątka i trójka. Czyli piszemy 3 i 5. Bo ma być rosnąco. Teraz to część wspólna. I mamy. Jeden. Dwa, trzy, czwórka należy do obu, ale zapisujemy ją tylko raz. I piątka należy do obu, ale zapisujemy ją tylko raz. Część wspólna to oczywiście ta nasza czwórka i piątka. Teraz tutaj. Mamy zbiór A i zbiór B. I takie kropeczki. To znaczy, że tam są jakieś ukryte liczby pod tym i my musimy odgadnąć, Jakie to są liczby, ale nie będziemy zapisywać. O co to w ogóle chodzi? Patrzcie. Mamy 0, 3, 6, 9 i sobie to tak dąży do 30. Zwróćcie uwagę, że tu jest co 3, czyli są to liczby, będzie to zbiór liczb podzielnych przez 3. Ok? A tu mamy 6, 12 i znów do 30. Czyli jest to zbiór liczb podzielnych przez 6. Robimy sobie sumę zbiorów. I mamy to i to, to 0. Tu, 3, 6. Pamiętajcie, że to jest suma więc mamy 9 z tego 12 i tak dalej do 30. Natomiast tu mamy części wspólne. Czyli na pewno 0. Tutaj szóstka, dziewiątka już nie. Ale dwunastka już tak, pomimo tego, że na tu nie jest wypisana. Dlaczego? Bo dwunastka dzieli nam się zarówno na 3, jak i na 6. Tutaj ta dwunastka jest schowana w tych kropeczkach już, ale jest tutaj pokazana, więc trzeba o niej pamiętać. I trzydziestka również dzieli się zarówno na 3, jak i na 6. Ok. Teraz patrzymy, co oni nam tutaj zapisali. Mamy 2, 4, 6 i to sobie tak dąży, czyli mogłyby to być wielokrotności liczby 2. Tu mamy 1, 3, 5, 19. No to to zmienimy sobie. To jest oczywiście, są to wielokrotności liczby 2, ale myślę, że autor miał na myśli tutaj zbiór liczb parzystych, a tutaj zbiór, zbiór liczb nieparzystych. Czyli suma, no to to będą wszystkie te liczby, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kropeczki i wskakujemy w dziewiętnastkę i dwudziestkę. I teraz część wspólna. No tutaj nie mamy części wspólnej, tak? Bo tu są liczby parzyste, a tu nieparzyste. Dlatego zapiszemy tutaj, że jest to zbiór pusty. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i No, ellos.